Zapraszam. Już tak czekaliście na tą kuchnię? To chodźcie. Pokażę Wam, jak ona wygląda po remoncie. Pokażę Wam kuchnię nieodpicowaną. Nic nie zrobione specjalnie pod film, po prostu taką, jaką jest. Jak ją zrobiłem, jak wyposażyłem, dlaczego tak zrobiłem. No dobra, może z małym wyjątkiem, ale to jak żona nie będzie widziała, oglądała, to przejdzie. Coś Wam też jeszcze pokażę. Zapraszam do spiżarki. Specjalnie. Całą mamy zabudowę wysoką na tej ścianie, bo chciałem jak najwięcej rzeczy pomieścić, ale ja zawsze miałem ekspres schowany. Ekspres schowany, żeby był blisko, ale niekoniecznie na blacie. Dlatego tutaj mam rzeczy, które najczęściej używam. Sokowirówka, ekspres do kawy, do mielania mięsa, do robienia makaronów. Tak? Pod spodem rzeczy, których rzadko używam, ale jednak używamy. Znaczy jakieś bidony, kubki termiczne. Tu jak widać, chowam się, jak widać różne mąki, makarony, tego typu rzeczy. Moja półeczka na herbaty. Ja bardzo lubię herbaty. Różne smakowe mam, kombinuję sobie tamten. I do tego jakieś konfiturki, miody i tak dalej. To jest półka na herbaty. No i dalsze przyprawy. No i to jest piżarnia, tak więc to, co ma się chować. Żona powiedziała tylko, to jest to, co powiedziałem, że nie będzie podpisywane. Jedna jest rzecz podpisywana. Żona powiedziała, ale nie pokazuj tych szmat niszczących na ten. Haczyki specjalnie zrobiłem, żeby odwieszać szmatki. Tego nie ma, oczywiście, tego nie ma. Nie no, słuchajcie, żyjemy normalnie, tego typu rzeczy też gdzieś muszą być. Zaczynamy od tego punktu, od tego miejsca. Powiedziałem, że lubię herbaty, dlatego specjalnie mam czajnik, który gdzieś tam temperaturę mogę sobie podaną herbatkę stosować i przy płycie, o której zaraz wspomnę, mamy wszystkie oliwy, octy, sosy balsamiczne, tego typu rzeczy, po to, żeby łatwo było pod ręką. Płytę mam Bore zintegrowaną z okapem. Świetna sprawa. Nie chciałem zaburzać tutaj tych szafek górnych okapem. Uważam, żeby to nieładnie wyglądało, ale no okap dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, bo mam dwa owczarki, często im gotuję mięso i nie wyobrażam sobie, żeby te zapachy gdzieś leciały, tak? Dlatego mam ten okap z filtrem olejowym. Tu nie będę wyciągał. Tu jest jeszcze filtr węglowy schowany, tak? Co dla mnie ważne, bo to jak gotuję dla psów, to często one, kurde, jakoś zapomnę, tak? I gdzieś to wykipi. Na szczęście to przyjmuje prawie 3 litry płynów, tak więc nie ma najmniejszego problemu. Jak ja sobie stoję tutaj, oczywiście mam podświetlenie. Potrzebuję często ręczniki kuchenne. Mam zamontowany tutaj uchwyt. I teraz ważna rzecz. Garnki do gotowania. Wszystko w Magic Cornerze. System mam z firmy PK. Zresztą wszystkie sprzęty, jakie, nie tylko sprzęty, jakie zobaczycie, to jest z firmy PK. Jestem zachwycony. Nawet takie maty, tak? Nawet takie maty, które w każdej szufladzie mam, żeby mi się nie ślizgały tutaj rzeczy, to jest z tej firmy, ale nawet, bo mało pewnie kto wie, uchwyty też są od nich. Uważam, że bardzo ładne, bardzo subtelne. Zresztą, gdybym tak nie uważał, to bym ich nie zakupił, tak? Czyli mam tutaj Magic Corner, wszystkie garnki tu mi się mieszczą. Ktoś powie, masz mało garnków? Nie, mamy bardzo dużo garnków. Tu mamy garnki, tu mamy wszystkie patelnie. I tak zawsze mam porządek, poważnie, nie tylko na dziś. A tu miejsce na pokrywki, żeby wszystko móc sobie sterować z tego miejsca. Talerze większe, mniejsze, miski, jakieś szkło przeźroczyste. Jeżeli masz witryny, no to akurat to miejsce, tym bardziej, że mamy podświetlone te witryny, to miejsce powinno być też ozdobą kuchni. Tak więc nie dawałbym. Pokażę Wam wszystkie tutaj, jak ta kuchnia jest urządzona i dlaczego. I są mniej rzeczy reprezentatywne, jak to normalnie w kuchni i tych rzeczy bym tutaj nie dawał. Będąc tu, ja mam zlew z ociekaczem z firmy Hodder. O tym jeszcze wspomnę. Firma Hodder dla mnie go zrobiła. Tu tego mamy.
Mamy oczywiście zmywarkę. Jest ona bardzo blisko, bo w tym miejscu zlew jest duży, specjalnie 40 na 60 cm, po to, żebym ja całą blachę był w stanie sobie schować. To był dla nas taki priorytet i tak jest. I potrzebuje, wiadomo, do tego różne płyny. Też mamy pod ręką, też system z firmy PK, który nam wyjeżdża wszystkie płyny, gąbki, rzeczy do zmywarki, worki na śmieci, bo oczywiście tutaj mamy system segregacji, no, znowu, ale reklama, z firmy PK, tak, ale to po prostu od nich to mam. Nie dali, ale jestem bardzo zachwycony, jeżeli chodzi o współpracę z nimi. Wszystko naprawdę przebiegało rewelacyjnie, a dosyć dużo sprzętów, także dużo dogadywania się było. Tak więc jest to nawet, śmiejemy się, bo mój teściu, on na pewno nie ogląda, co tu jest? To bierze nową szmatkę i gdzieś wiesza, mówię, tato, specjalną szafkę dla ciebie robię. Tu leżysz mi ją. No i jest. Coś, bez czego dla mnie kuchni nie ma. System servo drive, czyli otwieranie na kolanie. Jest to rewelacyjna rzecz, jak widzicie, delikatnie dotknąłem kolanem. Zamykam z powrotem. Jeżeli masz brudne ręce, śmieci, dotykasz, wyrzucasz. Są tu trzy kosze segregacji, bo wiadomo, że teraz segregujemy plastiki, inne rzeczy, przynajmniej powinniśmy. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Blat z ociekaczem, ponieważ nie wszystko schowasz do zmywarki. Niektóre są kubki, szczególnie pokażę wam, tych kubków mamy naprawdę bardzo dużo i to był kłopot. W pewnym momencie powiedziałem, kurde, ostatni raz ktoś mi kubek do domu przyniósł. A córka mówi, tato, ale ty najczęściej coś kupujesz w tym temacie. Ja faktycznie z myślą o nich, jak coś widzę fajnego, mówię, o, to jej się spodoba, o, to będzie fajne, no i kupuję. Ale też jak jesteśmy na wyjeździe w jakiejś mieście, kraju, no to jako pamiątkę to właśnie zazwyczaj w ten sposób to jest. I są niektóre kubki, które nie możesz dawać do zmywarki, niektóre naczynia, dlatego mamy tutaj rowki ociekowe. Idę dalej. Jeżeli mam tu zlew, mam tu zmywarkę. Tu najczęściej przygotowujemy posiłki. Czyli nawet nie wiem, czy jest tam porządek. Mam nadzieję, że jest. Czyli mamy tutaj segregację, jeżeli chodzi o widelce, noże, etc. Co jest bardzo ważne dla mnie, bo ja robię śniadania, ja robię, przygotowuję dla dzieci zawsze. Folia aluminiowa. Zrobione. Znowu z firmy PK. Wszystko jest z firmy PK. Tak jak powiedziałem, łącznie z tymi matami, z tym wszystkim. Tu mamy te podstawowe rzeczy, które potrzebujemy, ale druga ważna rzecz to chochelki, wałki do ubijania, drewniane łyżki, tak? No i rzeczy, tysiąc różnych drobiazgów. Jak wspomniałem, ja dużo herbat różnych piję, ziół, etc. lubię, no to muszę zaparzać. No i to wszystko mam tutaj pod ręką. Coś, co zawsze było dla nas zmorą. Coś, co był kłopot, gdzie to przetrzymywać i jak to przetrzymywać. Plastikowe pojemniki i ich zatyczki, których wiecznie nie ma. Ja nie wiem, co jest jak skarpetki w pralce. To wiecznie ginie. Dlaczego? Kto to kradnie? Producenci chyba tych pojemników. Rozwiązałem ten problem. Kolejny system, który wszystko nam to bardzo ładnie trzyma. Mamy posegregowane większe zakrętki, okrągłe zakrętki. Wszystko teraz to widzimy, a nie, że jest to pokładane jedno na drugim i żeby wyciągnąć jedno, to musisz 20 innych. Wyrzucisz to przy okazji z szafki, no i już nie ma, tak? Denerwujesz się, wrzucasz z powrotem byle jak do szafki. Tutaj poradziliśmy sobie dzięki temu systemowi. Oczywiście prowadnice, wszystko na Bloomie. Bardzo ważne. Całą kuchnię, zresztą nie tylko tą, poprzednią również, wszystkie meble takie do zabudowy zawsze mi robił Maciek z firmy Drewmar z Chrzanowa. Polecam, Maciek Cira, Drewmar. Nie jest to reklama. My się naprawdę nie dogadywaliśmy, tylko
jestem mu ogromnie wdzięczny za pracę, którą tutaj wykonał. Facet przyjeżdżał wiele razy, dopieszczał, zmieniał, bo troszeczkę mi się tam zmieniły pomysły. Nie było najmniejszego kłopotu. Reagował, spieki przykleili. I to był taki drobny problem. Trzeba było całą kuchnię na nowo tutaj wysokości dopasować. Pół dnia roboty. Zrobił to. Jeżeli jesteście Małopolska, Śląsk, chociaż on jeździ po całej Polsce i nie tylko w sumie, to polecam. Polecam, możecie powiedzieć, u Suchockiego widziałem i mówił, że jesteś dobry, to u mnie też ma być dobrze. Myślę, że nikt się nie zawiedzie. Tu mamy system, gdzie mam krajalnicę, mam blender. One są podpięte już do prądu. W zależności co byśmy potrzebowali, teraz ja mogę wziąć i już sobie szyneczkę, pieczywo pokroić. Uważam, że to jest super sprawa. Zresztą ja już o tym kiedyś pokazywałem, wspominałem. Bardzo solidne, jak widać. No nie wiem, bym musiał chyba usiąść, żeby tutaj... Nie, to na pewno by padło. Nie, przy takiej wadze to na 100%. Sprawdza mi się. Chciałem tutaj dać sandwich, ponieważ dzieci lubią, często robią. Ale okazało się, a nie pomyślałem o tym, że moje urządzenie sandwich, jak jest podłączone do prądu, to cały czas grzeje. Nie ma po prostu wyłącznika. Wcześniejszy taki miał, ten nie ma. Dlatego krajnica jest, pod spodem mamy toster i sandwich, żeby szybko można było wyciągnąć. Bo tak jak wspomniałem, dzieci to lubią. I bez kłopotu chowamy. Jak wspomniałem, blat z firmy Hoder. Dlaczego? Znam ich od 12 lat przynajmniej, nie pod względem takim face to face, ale po prostu na ich materiałach robiłem i miałem sprawdzone na wszelkie możliwe sposoby, jeżeli chodzi o jakość. Teraz się przekonałem, jeżeli chodzi o obsługę, super, chłopcy z montażu świetnie, ja nie mówiąc już o tym, o projekcie i tak dalej, ale naprawdę jak dbali to o to panowie, jak mają wszystko to dopracowane. Taka ciekawostka, wyobraźcie sobie, mają kilka aut w każdym samochodzie, taka ciekawostka mi sprzedał tutaj gościu, mają identyczne skrzynki, w danej skrzynce, które są ponumerowane, muszą w każdym aucie mieć te same narzędzia w tym samym miejscu. Żeby jeżeli zmieni się człowiek, żeby wiedział, gdzie co ma znaleźć i po tym poznać solidność firmy. Ja wiem, że te blaty wytrzymają mi prawie wszystko. No może młotkiem nie będę w to uderzał, ale chodzi przede wszystkim o zabrudzenia. Mają tak to przetestowane, tak zaimpregnowane, że wytrzyma wiele, a jeżeli coś się zabrudzi, to jak to usłyszałem, mogę do nich zadzwonić i powiedzieć co, to oni powiedzą, czym to wyczyścić. I to jest dla mnie argument nie do przebicia. Idziemy w tą stronę. Słuchajcie, o dziwo, Maciek mi to zaproponował, bo w poprzedniej kuchni miałem miejsce, gdzie chowałem do stołu płyty, które przy świętach wyciągałem, żeby powiększyć stół. Maciek zaproponował mi, żeby ta górna część, czyli ta blenda, była otwierana. Ona jest uchylna. No nie będę teraz skakiwał tam, ale po prostu uchyla się i tam mam schowane te płyty. Mógłbym więcej rzeczy tam pewnie pochować. W tych górnych szafkach, ja nie jestem jakiś wielki, mam rzeczy, które po prostu raz na ruski rok wyciągam, a raczej dwa razy w roku, czyli na święta przed sprzątaniem. To są rzeczy, które każdy z nas ma jakieś w domu. No, nie wiem, tam mam na przykład czapeczki tekturowe na urodziny, jak syn był młodszy, że robiliśmy, jakieś świeczki urodzinowe, tego typu rzeczy. No gdzieś to wszystko trzeba trzymać. Tu jest moja chłodziarka, nie lodówka. No dobra. Chodźcie, kapusta jest tu kiszona. Widzicie? Mam dwa pojemniki, nie ma tu zamrażalnika. Nie patrzcie, co tu mam. Chodzi o sam fakt, tak? Nie mam zamrażalnika, ponieważ my teraz tak dużo tak naprawdę nie potrzebujemy mrozić. Ja mówię my, jako mojej rodzinie. Tak, mam dwa owczarki, dla niej kupuję nieraz więcej mięsa, ale mam drugą lodówkę z zamrażalnikiem w garażu i tam to trzymam. A miałem wcześniej i tu lodówkę z zamrażalnikiem i tam, nie było takiej potrzeby, a potrzebujemy, dosyć dużo warzyw kupujemy, owoców bardzo dużo, tak więc potrzebowałem większą po prostu chłodziarkę, tym bardziej jak lato przychodziło i gdzieś napoje. To nie jest wino, to jest aronia,
żeby ktoś mnie tam później nie posądzał, że w takiej lodówce wino chłodzę. Nie, to jest soczek. Dwie konkretne szafy. Dwa konkretne miejsca, gdzie mógłbym powiedzieć, że całą kuchnię mieszczę. Kolejny system z firmy PK, wyjeżdżający, gdzie wszystkie talerze, miski, miseczki, podkładki mamy pod ręką. To, co najczęściej używamy, to tak naprawdę płytki, talerzy, małych talerzy i misek. No to one są tutaj na tej wysokości, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Naczynia żaroodporne, no jak dobrze wiemy, no to nie jest aż tak często używane, dlatego tutaj się zmieściły. Bardzo ładne, z drewnem, możecie mieć to w dwóch kolorach. Uważam, że urządzenie bardzo fajne. Tak samo jak tutaj. I to jest ta część mniej reprezentatywna. Tu mamy wszystkie te kubki. Tu mamy szklanki, szkło przeźroczyste z półkami wyjeżdżającymi. Widzieliście? Ja pociągnąłem i to mi się nie przesuwa. Szklanki, tak? Ja się nie boję, że one mi się tutaj potrzaskają. Mata, która tu jest, bardzo solidna, no nie pozwala na to. No tu jest właśnie kubek, który kupiliśmy w tym roku. To znaczy córka sobie kupiła, no i jego nie możemy dawać do zmywarki. Jest osobno. Kubki, ja wiem, jest naczaskana, ale tak jak powiedziałem, to jest dla nas, no na przykład moja pracownica kiedyś wypaliła mi 6 takich kubków w 2014 roku. Tak, dostałem taki prezent. Bardzo nam się to podoba i dalej sobie trzymamy. Co jest ważne? To jest półka, która jest pusta tak naprawdę. Zostawiłem ją dzięki temu, że mamy te wszystkie systemy, mamy sporo wolnego miejsca. Tam w tych górnych półkach mam wolne miejsce. Tu jest płyta, pamiętajcie, grzewcza. Dlatego trzymam tutaj wszystkie przyprawy, które są potrzebne, no bo do garnka na patelni, jak coś gotujemy, to potrzebujemy mieć to wszystko pod ręką. Mam, wsypuję, tak, albo ręką i jest. Wszystkie przyprawy się tutaj mieszczą. Jak wspomniałem, lubię herbaty, tam mam rzeczy do herbaty, a tu mam różne herbaty. Jest to, tak jak powiedziałem, nic nie picowane, tak utrzymujemy. Ostatnia półka pusta, wolna. Piekarnik, tym razem duży, czyli normalnych wymiarów, bo poprzedni miałem kompaktowy z urządzeniem do gotowania na parze i żona troszkę narzekała, że nie jest to takie duże, jakby chciała, dlatego teraz mamy standardowej wielkości piekarnik, akurat z firmy Bosch. Nie reklama, ale wiem, że to jest sprawdzona firma i lubię ich, plus mikrofalówka. Dodatkowo ta szafeczka to jest właśnie na rzeczy do piekarnika. Tam trzymamy różne foremki, dodatkowe płyty, formy na chleb, bo piekę ja sam chleb, tak, ja. I to muszę mieć po prostu pod ręką. Dla mnie co było bardzo ważne, jak zwykle, ja jestem bardzo praktycznym facetem, gniazdka. Mam tutaj dwa gniazdka plus USB normalne, USB-C. Jakby była potrzeba, a uważam, że w dzisiejszych czasach będzie coraz częściej potrzeba. Tu mam kolejne dwa gniazdka, bo tutaj też mogę coś robić. Tu mam kolejne gniazdka, ale tak jak widzicie, tutaj stoją sprzęty, one są podłączone. Tu był błąd. Tu mówię uczciwie, był błąd. Fachowiec, nie będziemy o nim dobrze mówić nigdy. Zobaczcie ten odcinek o tym, jak remont u mnie nie przeprowadzał. Najbardziej emocjonujący, emocjonalny przynajmniej na moim kanale. Zrobił niestety za dużo. Powiedziałem, ja to potrzebuję jedną puszkę. Nie wiem, dlaczego usłyszał 3. Później mówię fachowcom przy spiekach, mówię, słuchajcie, tu robimy jedną puszkę, bo nie potrzebuję, ja to potrzebuję tylko na czajnik, nie? Ale już widzieli, raczej jedno gniazdko, tak? Ale już widzieli, że są 3, zapomnieli sobie o tym, ja przychodzę, patrzę w spieku, już wycięte 3 dziury. No to co, musiałem kupić, bo oczywiście ramki już były wcześniej kupione, musiałem kupić ramkę inną, zmienić i jest. Tak więc nie popełniłem błędu niepotrzebnie. No po prostu takie rzeczy się zdarzają. Oświetlenie. Na te lampy czekałem długo. Czekałem prawie 2 miesiące, ale uparłem się na nie.
Uparłem się na nie, chciałem te lampy mieć, bardzo mi się podobały, uważam, dajcie znać, czy też tak uważacie, że one pasują tutaj. No cóż, gdybym uważał inaczej, to bym sobie ich nie kupił. Tak, uważam, że są świetne. Po 5 sztuk źródeł światła, w każdym mam po 10 W, czyli mam 100 W tutaj. Ktoś powie, dużo, człowieku, Las Vegas, tu się licznik. Dla mnie tu jest świętość. Tu ja muszę mieć wszystko bardzo dobrze oświetlone. Mam tu oczywiście dodatkowo ten blat oświetlony. Mam tutaj kinkiecik. Dzień dobry. Mam ten kinkiecik, który mogę sobie dodatkowo przy tym świetle, to nawet nie widać za bardzo, dodatkowo oświetlić. Bardzo mi się podoba ta lampa. Bo w kuchni musi być jasno. Na posadzce cały czas mam płytki, miałem już je, jak wybudowałem dom, zostawiłem, tak więc zostaje. Kolejna rzecz, którą powiem, jeżeli chodzi o kuchnię, to zapraszam do mojego e-booka o kuchniach. Prawie 400 stron, wtedy sami sobie zaprojektujecie jak chcecie, tak? Tak jak żeby było konkretnie i porządnie. Albo na konsultacje wnętrzarskie do mnie. Ale kolejna rzecz, którą się uparłem troszeczkę, żona za bardzo nie chciała. Ona nie ogląda. Tak więc mogę mówić. Jest jak żona Kolomba. Wszyscy o niej słyszeli, a nikt jej nie widział. Słuchajcie, nie chciała z początku, bo to takie klasyczne. Ja jestem raczej z tych bardziej klasycznych, żona bardziej nowoczesnych. Mój babciny kredens. Mój babciny kredens. Z drewna, litego drewna. Nie jakaś sklejeczka. Wiecie co? Ja lubię kawę espresso. Dlatego to jest do podwójnego espresso. Ale ktoś powie, człowieku, takie szklanki ty jeszcze trzymasz. Tak. Trzymam. To jest spadek tak naprawdę. Od babci Agnieszki, babci dziadka. Jak tam przyjeżdżałem, przychodziłem, to... Zawsze w soboty tam byłem, zawsze jeszcze z córką, syn już nie, to zawsze piłem kawę, taką fusiastą kawę w sobotę u nich. Jak babcia zmarła, dziadek wcześniej, ja powiedziałem, ja nic nie chcę, ja chcę tylko te szklanki, ja nic więcej nie potrzebuję. I raz w tygodniu, chociaż ja normalnie nie piję takiej kawy, takiej sypanej, bardzo rzadko, ale raz w tygodniu sobie robię w tym kawę i jest fajnie. I jest fajnie. Powiedzcie mi, co uważacie, bo jestem bardzo ciekawy. Zamówiłem ten blat, ten kredens z blatem białym. On miał być w takim samym kolorze, w takim białym kolorze. Ja tu wszystko mam raczej jasne. Dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle zobaczyć mój dom, salon, jadalnię po remoncie. Czy chcecie zobaczyć, dlaczego tak zrobiłem, a nie inaczej. I ten blat miał być biały. Przyjechał taki, nie rozpakowywałem tego, bo trwał remont, bo dany fachowiec obiecywał, że przyjdzie, a nie przyjdzie. Zachęcam do odcinka, nie do tego człowieka. I dopiero po jakimś czasie zobaczyłem, że to jest drewno podobne. Zareklamowałem i przysłali mi biały. Ale wiecie co, sam dumam, bo teraz mnie, podoba mi się, nie pasuje, jak będziecie chcieli, to kiedyś pokażę wam właśnie, jak jadalnia jeszcze wygląda, nie pasuje to drewno ze stołem moim, ale pasuje z podłogą, którą wymieniłem też w tym roku, też jest dębowa. No nie wiem, co uważacie? Taki zostawić blat, czy wymienić na ten biały? Dajcie znać. No mam nadzieję, że... Zainspirowałem was tą moją kuchnią, że coś z tego wyciągniecie. Przede wszystkim uważam, co powinniście wyciągnąć, to, że wszystko powinno być pod ręką, w zależności co w danym momencie robisz. Jesteś pod przyzlewy rzeczy do mycia, do czyszczenia. Przygotowujesz sztućce tego typu rzeczy, pojemniki, bo to jest naprawdę systemy. Jeżeli kupicie, zaoszczędzają wam sporo miejsca i macie to wszystko poukładane. Gdybym tego nie miał, wyobraźcie sobie, jaki tu byłby bałagan. A teraz wszystko jest bardzo fajnie poukładane. Nic mi nie lata. No wszystko ma to ręce i nogi. Gotuję, mam oliwy, mam przyprawy, mam produkty w spiżarce. Zobaczcie, a ta spiżarka... Nawet nie była specjalnie czyszczona dla was. Znaczy nie, powiem więcej. Ona nie była specjalnie czyszczona.
Ja ją myłem zaraz po remoncie, bo akurat to jest zawsze jakoś tak wychodzi, że to jest moja robota, poukładałem i jest. Ale jeżeli masz na to miejsce, masz to wszystko przemyślane, to później nie masz takiego bałaganu i to jest naprawdę wielki, wielki plus. Nie? I nic. Powiem wam, że to jest trochę wkurzające, bo wszystko ma cichy domek. I weź się teraz wkurz. Kiedy jak się wkurzyłeś klapą z ubikacji, drzwiami, szafką? Teraz nawet nie idzie wyładować tych nerwów. Jak żyć? Jak wam się podoba moja kuchnia? Pierwszy raz się tak obnażyłem, pokazałem swoje wnętrze, swoje pomieszczenia. Dajcie znać szczerze, co o tym myślicie, jak wam się podoba. Zapraszam was na konsultację do e-booka o tym, jak urządzić kuchnię, bo na pewno tam będziecie się mogli zainspirować, ewentualnie do projektowania, jeżeli chcecie, żebym zaprojektował wam mieszkanie, dom. Oczywiście służę pomocą. A na ten moment bardzo wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!